Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Blair Witch. Ja jestem Juno i po znalezieniu zwłok właśnie mamy kasetę kolejną. Scena zabójstwa i to było dziwne. What were you doing here, Sheriff? This is no longer just a missing person case. Come on, Bullet. We gotta finish this. For Peter and for Lanning. Sheriff Emmett Lanning. The guy who cared. About everything and everyone. Even me. Dobrze powiedziane. Side eye, but never gave up. Not even after letting down. Rest easy, Emmett. I'll find the man who did this. Myślę, że kamera przy twarzy nam nie jest zbyt potrzebna. No i dobra, poruszamy się tutaj. W tym... O, na lesie i mamy miejsce, w którym chyba mnie jeszcze nie było. Dobra, jest to jakaś chata, jak rozumiem. Nie wiem. Znaczy, no jest chata, to chyba trochę nadużycie. Jeśli mogę to tak nazwać. Opuśla. Chyba dla psiaka coś się nie podoba. Ale to przynajmniej mogę zniszczyć. I mamy kolejne zdjęcie. No dobra. Nie wiem, o co tak naprawdę chodzi z tym niszczeniem przedmiotów tu tych różnych. Jakiś laleczek, figurek wiedźmy chyba. Robi się dziwnie. Wait, what? Where'd all the water go? Is this really the right way back? Either I'm going crazy or... Ja bym powiedziała, że to jest zupełnie inne miejsce niż byliśmy. Że to raczej nie jest ani ta rzeka, ani jakieś, nie wiem, jezioro. Jest... O kurwa, co by to było? Podniosłam jakiś hełm. Coś mnie kurwa zaatakowało, coś mnie... Wow, nie wiem co mam robić. O cholera. Hej, czy ja umarłam? Dobra, rozumiem, że za buletem mam biec. Okej. To jakaś dziwna, straszna wizja chyba była, tak? Rozumiem. Jakiś żołnierz. Z tego co wiem, gdy chodzi o historię związaną z Blair Witch. O kurwa, o kurwa. Tu jakieś światło, nie wiem czy ono jest pomocne czy nie. Może mam za nim biec, a może nie, przez przeczory. Nie wiem. Dobra, z grą związane jest, znaczy z grą, z historią gry związana jest z tam wojną secesyjną aż, ale ten hełm wyglądał na nowszy i biegłam do wielkiego drzewa? Shit, no, not now. Zaczyna się robić dziwnie, czyli co? Latarka na mnie działa, pięknie. A był tam noktowizor w tej... O, działa, dobra. Chciałam powiedzieć, że kamerę mamy z noktowizorem, ale jak widzę, latarka jednak zaczęła z powrotem działać. Wiecie co, ja może tutaj lepiej zapiszę, powiedzmy, że tutaj. O, w głębi drzewa. I to jest już rozdział, kurwa, głupia latarka. O cholera. To jest, zniszcz, zniszcz. Is
Nie wiem. I od tego Fabiana ze zdjęcia raczej się tego nie dowiemy. Zaraz. Czy ta latarka dalej nie działa? Dobra, włączmy sobie noktowizor. Dlaczego to nie działa? Może jednak latarka? O, dobrze, latarka zaczęła trochę działać. Nie wiem, gdzie ja jestem. Czy dalej w tym drzewie? O, a nie, dobra. Spokojnie, spokojnie. Uciekł mi. W sumie się nie dziwię. I może po prostu uciekł, albo szuka nam wyjścia z tego. Wyjścia z drzewa, super. Jakby to ująć najprościej, jak się da? Jesteśmy w drzewie, pięknie. Wolałam być w lesie. Lasy, no, dobrze powiedziane, kurwa. Znowu gdzieś spadam. Nie, mój Boże, Elis. Boga nie ma, naucz się wreszcie tego. O, to możesz mówić. Ja bym raczej... O, mogę kucać. Fajnie, że jest taka opcja. Dobra, raczej o, moja wiedźmo, chyba powinieneś powiedzieć. Kolejne zdjęcie. Nawet bez podpisu. Nawet nie wiem, co na nim było. W ogóle... Piękne krzyki. Dobrze, że nie moje. Dopóki to nie my krzyczymy, to nie jest tak źle. Aha, przejście robi się coraz bardziej wąskie. A nie... Serio? Trzeba było nie jeść tylu donutów. Się nie częstować od swoich kolegów, policjantów, szeryfów i nie wiem kogo. No, weź człowieku, jakoś wyjdź stąd. No, zaraz. Spokojnie. To nie może tak być. No, dlaczego ja... No. Ja nie wierzę. Ja mam się tak machać? Czy to... Co ja mam zrobić? Jak ja mam... Weź się, Ellie, stąd. O, dobra. Wciskałam byle jakie przyciski. Jakoś na boki się machałam i... Dobra. Widzę, że to podziałało. Nie wiem, czy tak miało być. Czy to gra się jakoś dziwnie przycięła, ale dobra. Pięknie. Ja bym nie słuchała głosu tytułowej wiedźmy. No, jazz to raczej nie jest. O. Obstawiam, że to też nie jazz. Ale zaraz. Wiadomości. O, proszę bardzo. Ha, wiadomość głosowa jeszcze, pięknie. Lepiej być nie mogło, gdzie tu jest. Historia po... O, zaraz, historia połączeń, poczta. 3:33, świetnie. You have one new message. Cieszę się. Sierra, Hotel, Echo, Inferno, Slaughter. Aha, dużo mi to mówi. Zaczynam się zastanawiać, czy powinnam zacząć martwić się na przykład o baterie do latarki. Czy to są czaszki? Cholera. I pytanie, dlaczego one się turlają? Nie, jestem niczyj. To znaczy Elis jest niczyj. Co jest? Co jest? Nie, facet, nie trać przytomności, zachowaj trzeźwy umysł. Pięknie. Czy on zemdał, czy coś mu się... Off the record, Ellis. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun, you told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what? Oh, you know what happened. This is on me.
Pytanie, wizja czy Adam wspomnienie? Shannon, Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. And yet, I felt it was something I had to do. Had to. I couldn't. Znaczyło, że jesteśmy żołnierzem z jakimś szokiem powojennym. To ma jakąś nazwę, tylko wyszła mi z głowy teraz. O, Bullet, dobrze, że mnie nie zostawiłeś. How did we end up back here? Chyba nie chcę wiedzieć, ale wiem, że to dobry moment na zapis. A, dobra. To jest to obozowisko, które już znamy. Co to jest? Kolejna figurka, świetnie. O, się położył. Mogę go jakoś uspokoić, na przykład głaszczą? Easy. Tu coś leży. No dobra, czas to obejrzeć chyba. Pochówek, piękny tytuł. Jaki siłacz z niego. No dobra. Myślę, że kamera przy twarzy nie jest nam potrzebna. Nie wiem, czy coś to. Looks the same, but older. Nic tu nie ma sensu. Ale to coś jest. Nie wiem, czy już to czytaliśmy. Był drwalny. Dlaczego ten psiak tak skomle w ogóle? Możesz coś znaleźć? Bo ja nie wiem, czy ja sobie to poradzę sama, kombinując. Masz coś? Świetnie. No, oho, dobra, może lepiej to zniszczę jak najszybciej. No. Seems religious in some way. Dobra, psiakowi już chyba lepiej. Jak rozumiem, powinnam iść tu? Nie wiem. Tak, dobrze idziemy? Nie wiem. W sumie. Może to ma jakiś sens, a może nie. Nie wiem, czy on mnie tutaj prowadzi, czy co. Biegnę przed ciebie i tyle. Też czuję, że zaraz się zgubią, bo ten las wygląda trochę inaczej i znowu jestem. Ej, to jest chyba ta płyta, czy nie? Czy mi się wydaje? Zaraz. Jest kamera. Dobra. Stop. To jest ta płyta? No. Czy mam iść? Nie wiem, gdzie ona jest. Bo jak zrozumiałam, to powinnam
czegoś poszukać. No pod tą płytą taką, tak jakby. Tylko że ja nie bardzo wiem, gdzie ona jest, co to? O. A dog tag. Where did? No, no, that's impossible. Yeah, yeah. Let's move on. Okej, czyli jestem na dobrej drodze? Nie wiem, tutaj? Nie wiem. Pojęcia nie mam, gdzie mam iść w zasadzie. Wydaje mi się, że już któryś raz ja się tu wróciłam. Ale zaraz, to jak szłam tutaj, to chyba tu gdzieś znalazłam ten nieśmiertelnik koło jakiejś dziwnej świeczki, tak? Czyli rozumiem, że właściwa droga jest tu i skręciłam nie tam, gdzie trzeba, czy jakoś tak? Nie wiem, no przydałoby się znaleźć to miejsce z nagrania, gdzie ten facet kopał coś. Zaraz, to było tutaj, tak? Może ja powinnam dać Boletowi powąchać ten nieśmiertelnik. Zaraz, gdzie on jest? Plecaczek? Nie no. Pochówek. Obejrzmy to jeszcze raz. I teraz tak, gdzie jest ta płyta? Co to jest za miejsce w ogóle? Przy jakimś drzewie. No to no nie wiem. Tu są jakieś krzaczory. Nie wiem, czy już tu byłam, czy nie. Dobra, tutaj jest świeczka. Czy mogę na przykład psiakowi kazać coś szukać? Bo ja sama to tak kiepsko chyba ze znalezieniem czegokolwiek. Masz coś? O, to jest ta płyta. Super. A tu też coś jest. To zdecydowanie nie chcę patrzeć, co to jest konkretniej. Kwiatuszki i tak. O. I co to jest? Jakaś puszka? Nie. The Tappy East Creek Timber Company. I've seen this logo before. That's where Landing was going. It's worth a shot. Maybe we'll finally get some answers. No tak, czyli Bullet, wąchaj i prowadź. Bullet. Ale nie, no świetnie, że mamy psiaka z nami, bo ja bym sama tutaj kompletnie nic nie znalazła w tym lesie. Ja bym w ogóle tu się zgubiła i utknęła. No szukaj, szukaj. Dlaczego? O kurwa, co jest? Nie, dobra. Się wystraszyłam, że znowu... Co jest? Tam mam gdzieś świec? Dziwnie to wszystko wygląda. Dobra, ja może sobie zapiszę, tak dla bezpieczeństwa. Powiedzmy, że tutaj. To wygląda jakby, nie wiem, ten las płonął. Elisha 5, do you copy? Dobra, spróbujmy odebrać. What? Who is this?
To byli jacyś żołnierze. Dobra. No, to jest oczywiste, że w zasadzie się... wszystko trochę pozmieniało, to znaczy w kontekście... Co jest bullet? Co jest? O, tu coś. Kolejny nieśmiertelnik. Another one? Chciałam powiedzieć, że no dobra, to jest jasne, że w pierwszej części, znaczy w tej pierwszej zupełnie, no, tej dawnej z Raskinem Parem, no to tam to się odnosiło do wojny secesyjnej, a tu już mamy... dziwne motywy. Patrzę, że takie związane już z naszą przeszłością. Ten las jakoś nam przytacza chyba wspomnienia. Zaczyna się to wszystko dziwnie mieszać. Dobra, czy ja powinnam to przebiec? Nie wiem, to miejsce wzbudza moje jakieś takie dziwne podejrzenia. I czy mi się dobrze wydaje, że las przestaje być lasem? Tak, niż my takie rzeczy. O, cholera. Co jest? Kuźwa. Wspomnienia z wojny nas męczą? O Jezu. Czy ja powinnam uciekać od tych burz liści? Nie. Au. Próbuję coś zrobić. I chyba mnie zabiło, czy nasz bohater stracił przytomność? A jakbym tak spróbowała biegać... Tak, to jakieś dziwne liście, które chyba próbują mnie zabić. I rozumiem... Zaraz, mam się przemieszczać... Tak, od wystepki do wystepki? To jakiś sens by chyba miało. Bo one są powiązane z naszymi wspomnieniami i tak nam bullet jakoś prowadzi. Ale tu jest ogień i to mi się wcale nie podoba. O cholera. Coś mi świszcze. Jakby jakieś pociski mi tu nad uchem latały. Czy ja mam tutaj cokolwiek, co mogę zobaczyć? Nie wiem. Ale to przynajmniej wiem, że mogę zginąć w tej grze. Znaczy... Nie wiem też, czy mi te śmierci w jakiś większy sposób zagrażają. O cholera, strzały słyszę, strzały. To źle chyba. I mam tam dobiec? Nie. Ej, naprawdę zaczyna się dziwnie robić, jakby wojna była. To znaczy, wojna taka na froncie, nie w lesie. Ale w lesie, wpisana w las, to teraz stop. To znowu potwór, z którym mam walczyć z latarką. Bullet, gdzie jesteś? Gdzie mój piesku jesteś, kochany? Dobra, spokojnie. Gdzie jesteś? Tu. On widzi te spory, prawda? Tak, ja w sumie też je widzę. Bullet, nie uciekaj ode mnie, bo ja tu zginę bez ciebie. Kurwa no! To by mnie chyba zabiło. Dobra, jestem na tej większej, takiej wysepce? Piasku? No na czymś w każdym razie. Dobra. Zdecydowanie latarka temu czemuś zagraża. Bullet, widzisz to coś? Dobra. Troszeczkę czuję się jak w Alanie Wake'u. Bo tam też był taki motyw naświetlania przeciwników właśnie latarką. Czekasz na coś, czy jak?
Nie wiem, biegnijmy przed siebie i w dupie potwora możemy chyba mieć, co? Nie wiem, dalej mam tu biec? A... pociski mi świszczą. Pięknie, palma. No, palma to mi zaraz zabije. Au, albo zabiją mnie bliskie. Albo nie? Nie wiem. Dziwne to wszystko jest. Strzelają do mnie? Wiedźma z Blair do mnie może strzela, tak? To nie ma sensu. Mam tu biec? Ej, dlaczego jestem nagle na uliczkach płonącego miasta? Wygląda jak jakiś Irak, Afganistan. Nie wiem. Nie chcę tu być. Nie myślałam, że to powiem, ale ludzie, ja chcę wrócić do lasu od wiedźmy z Blair. To przynajmniej jest bardziej takie, że wiem o co chodzi. Bullet? Halo? Nie ma go tu. To wspomnienia, spokojnie. Wspomnienia nie są prawdziwe. Chociaż o cholera, co jest? Czy ja znowu umarłam, czy tak ma być? Ktoś mnie woła. On już nie żyje. Co ja mam zrobić? Oni wszyscy nie żyją. Co ja mam zrobić? No nie, Alice chyba zaraz znowu straci przytomność. Albo to ja jestem taka beznadziejna i umrę. Nie, nie teraz. Trzymaj się, Alice. Cholera. Może tak miało być? Dobra, spokojnie. Wdech, wydech. Damy radę. Bullet, jak dobrze mieć cię, przyjacielu, przy sobie. Jak dobrze być w lesie. Wiem, bohaterowie horrorów nie mówią takich rzeczy. All this would never... I would never... Dobra, tulmy, bo tulmy. Okay. Ale... Aha, dobra. Rozumiem, że to nie może wiecznie trwać. Dobry piesek. Mogę go jeszcze pogłaskać. Zaraz. O, pogłaszczmy. I'm okay. Yeah. No właśnie. A jeszcze miałam jakoś jak się ta wciskało, to chyba miałam możliwość w plecaczku chyba zaraz. Smakołyki dla psów, o. O, mogą dać smakołyk. O, słodko. Pewnie, że chcę. O. No dobra, po takich dramatycznych przeżyciach w tym odcinku myślę, że czas na zakończenie go, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!